Dzień dobry, witam serdecznie. Elżbieta Jarszak. Dzisiaj naszym gościem w programie jest prezydent Krzysztof Hojniak. Witam Dzień dobry serdecznie. Pani, witam Państwa. Panie prezydencie, kilka dni temu wszystkie serwisy sportowe, polskie i światowe, obiegła wieść o sukcesie naszego mieszkańca, młodego piotrkowianina, 17-letniego Kamila Majchrzaka. To jest wielki sukces również dla miasta. Zwycięstwo, sukces, niebywały sukces Kamila Majchrzaka jest oczywiście czymś szczególnym dla niego, dla jego trenera, dla rodziny. Miałem okazję rozmawiać niedługo po zwycięstwie z tatą Kamila, kiedy to nasz świetny junior odsypiał jeszcze trudy turnieju i podróży. I wiem, jak dużą radość to sprawiło najbliższym. Ale to jest radość również dla nas, piotrkowian, w wymiarze sportowym przede wszystkim, ale również tym promocyjnym, bo znowu mówi się pozytywnie o Piotrkowie Trybunalskim, o mieście wyjątkowym, gdzie również są wspaniali, wyjątkowi sportowcy, takim niewątpliwie jest Kamil Majchrzak. Kamil od dziecka jest piotrkowianinem, tutaj stawiał pierwsze kroki, tutaj trenował. Obserwujemy, że tak powiem, dynamicznie zmieniającą się karierę Kamila Majchrzaka. To niezwykle cieszy, zwłaszcza, że no, nieskromnie powiem, mamy tu jako samorząd też swój udział, bo dobra baza sportowa, w tym konkretnym przypadku baza dotycząca kortów tenisowych i tych, na których można trenować w okresie letnim, ale również tych zadaszonych halą balonową, gdzie sportowcy mogą trenować w okresie późnej jesieni i zimy. Bardzo cieszy mnie wypowiedź trenera Wsiubiaka, który powiedział, gdyby nie takie warunki, gdyby nie ta hala, nie byłoby prawdopodobnie takiego sukcesu dziś Kamila Majchrzaka. Hala balonowa to jest temat dosyć trudny, szczególnie teraz w okresie przedreferendalnym, bo to była pierwsza rzecz dyskusyjna, była przedmiotem dyskusji podejmowanym przez niektóre media. Czy zakup był celowy, czy jednak nie? Wiele jest takich aspektów, które dotykają różne media, czy ściśle mówiąc przeciwnicy polityczni, zwłaszcza w tym trudnym okresie i tej takiej wyjątkowej sytuacji, jaka ma miejsce w mieście. Niemniej jednak nie mam wątpliwości, że między innymi ten sukces potwierdza zasadność tej inwestycji, zasadność zakupu hali balonowej. Pytałem o takie obiektywne zdania co do warunków, jakie mają tenisiści w naszym mieście i na tle innych miast. One są naprawdę dobre i tutaj fachowcy mówią, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, możemy się poszczycić w stosunku do innych miast naprawdę dobrą bazą sportową. Myśli pan, że hala balonowa to była jednym z tematów, które chcieli przeciwnicy przeciwnicy polityczni pana zahaczyć? Nie było innych możliwości i hala akurat była trafiona? Tych różnych elementów, które przeciwnicy polityczni próbują wykorzystać, jest niewątpliwie wiele, ale okazują się one argumentami słabymi i bardzo często nieprawdziwymi, co potwierdził sąd. W trybie referendalnym odbyło się 6 procesów i wszystkie zakończyły się na niekorzyść inicjatorów referendum, obalając pewne mity lansowane przez nich dotyczące chociażby długu. Ten dług, który podawali i wprowadzali w błąd opinię publiczną, jest 2 razy mniejszy. Dług jest jednym z zarzutów. Przeciwnicy polityczni czy inicjatorzy referendum twierdzą, że zadłużone jest miasto na 200 milionów złotych. No więc oczywiście jest to bzdura. Potwierdził to zresztą sąd i inicjatorzy mają obowiązek przeprosić, sprostować i zadośćuczynić temu. Faktyczny dług jest 2 razy mniejszy, ale warto tu się posługiwać procentami. Przypomnę, że dług, zadłużenie miasta w stosunku do dochodu wynosi 23%. W momencie, kiedy przejmowałem ten urząd prezydenta w roku 2006, on wynosił, uwaga, 29%. A w związku z tym mówienie o tym, że miasto się coraz bardziej zadłuża, jest jakimś nieporozumieniem. Albo ci ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią, albo też posługują się celowo, tendencyjnie, nieprawdziwymi informacjami. Czyli chce pan powiedzieć, że dług się zmniejszył? Ja przedstawię taką tabelkę, na którą warto zwrócić uwagę. W roku 2006, czerwona kolumna, 29%, obecnie 23%, podczas gdy inwestycje, nakłady na inwestycje wynosiły 18% zaledwie, a teraz blisko 30%. A więc zmniejszamy de facto przy rosnących dochodach, zmniejszamy procentowe zadłużenie, a zwiększamy, coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na inwestycje, które służą rozwojowi miasta. Myślę, nie mam wątpliwości, że jest to kierunek właściwy. Piotrkowianie potwierdzili
ten mój styl zarządzania miastem, dając pełne zaufanie w ostatnich wyborach przed 3 laty, gdzie, przypomnę, wygrałem w pierwszej turze, pokazując, że ten kierunek inwestycyjny jest tym kierunkiem właściwym. Przeciwnicy polityczni mówią także o tym, że zmniejszają się dochody miasta. Szanowni Państwo, no, liczby mówią samo za siebie. Dziś można oczywiście dyskutować i podawać poszczególne ogólne sformułowania. Ja opieram się na bardzo konkretnych przykładach. Przypomnę, że budżet wynosił niewiele ponad 200 milionów w roku 2006. Dziś jest to kwota około 400 milionów złotych. Panie prezydencie, jak pan ocenia tak zwaną reklamę przedreferendalną? Pojawiają się ulotki, gazetki, banery. Jak pan to wszystko ocenia? I z jednej, myślę, z drugiej strony. Myślę, że tą ocenę należy zostawić telewidzom. Na mieście jest to widoczne od dłuższego czasu. Dominują te reklamy nawołujące do referendum inicjatorów, bardzo duże banery, jeżdżące lewety. Ja powiem w ten sposób. Widać wyraźnie, że przeznaczane są na to duże, chcę nawet śmieć twierdzić, ogromne pieniądze. Należy sobie zadać pytanie, czym to jest spowodowane, jak bardzo ci ludzie dążą do zdobycia stanowisk za wszelką cenę. Referendum w Piotrkowie odbędzie się w najbliższą niedzielę, ale Piotrków nie jest jedyną miejscowością, w której dochodzi do referendum. Są i mniejsze, i większe miejscowości, gminy, miasta. Czy to nie jest taka swoista moda na referenda? Szanowni Państwo, mamy oczywiście demokrację. Każdy we swoim własnym sumieniu może rozważyć i dokonać wyboru. Ale pragnę podkreślić, że brak udziału w referendum jest też formą wyboru. Niewzięcie udziału w referendum jest nie tylko poparciem dla moich działań, działań mojej osoby w ostatnim okresie na rzecz miasta, ale również wyrazem dezaprobaty dla metod, jakimi posługują się inicjatorzy referendum. Przypomnę, że 6 procesów, które odbyło się w trybie referendalnym, we wszystkich przypadkach sąd potwierdził, że ci ludzie posługują się nieprawdziwymi informacjami. A w związku z tym jestem pełen niepokoju, że tacy ludzie pretendują do tego, aby zdobyć władzę, niejednokrotnie zdobyć władzę ponownie. Dlatego też ja osobiście nie wybieram się na referendum, nie zamierzam podnosić frekwencji i liczę, że Państwo postąpicie podobnie. Zachęcam do tego, aby najbliższą niedzielę spędzić ze swoimi rodzinami, poświęcić czas na relaks, na wypoczynek. Dziękuję serdecznie Państwu za to, że w tych, muszę przyznać, wcale niełatwych chwilach byliście Państwo ze mną i otrzymywałem wiele wyrazów wsparcia, uznania. Za to serdecznie dziękuję. Życzę miłego weekendu, pięknej, słonecznej niedzieli. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem w programie był dzisiaj Krzysztof Hojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego. Dziękuję Pani. A dziękuję Elżbieta Jarszek.